Masz rubelka narysowanego od jednej pani, a druga napisała dla Zosi. To jest bardzo ważny dzień dla Ośrodka Kultury Górna. Jesteśmy wydawcą drugiego tomu książki dla dzieci o historii Łodzi. Każdy Włodzic Kwerek zna Staś Wróbelek. W 2015 roku wydaliśmy tom pierwszy, a dzisiaj jest premiera tomu drugiego. Jest to historia o Łodzi opowiedziana z perspektywy Wróbla Stasia, którego rodzina od wielu, wielu pokoleń w Łodzi mieszka i znają różne tajemnice naszego miasta. Książka jest wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. To jest ważne z tego względu, że chcemy pokazywać dzieciom, jak istotna jest historia miejsca zamieszkania, miejsca życia, że dzieci są też częścią tej historii. Łódź ma trudną historię, trudną taką dla percepcji młodego odbiorcy, młodego czytelnika, dlatego też wybraliśmy tutaj na głównego bohatera, przewodnika, właśnie Wróbla Stasia, który w taki delikatny, bardzo subtelny i też dowcipny sposób opowiada o tej nie najprostszej historii Łodzi. Nie mamy żadnych legend tak pięknych i baśniowych, jak ma Toruń, jak ma Warszawa. Dlatego też wymyśliliśmy postać bohatera Stasia Wróbelka, który o pięknie naszej łódzkiej architektury, o wielokulturowości Łodzi i o też ważnych postaciach, które to miasto tworzyły, opowiada. Pomysł na Wróbelka wziął się od Stasia, mojego synka, który tutaj sobie stoi, który jest bardzo ciekawym dzieciakiem i lubi poznawać różne miejsca. I stąd się wziął pomysł, żeby właśnie taki Staś opowiadał oczami swoich pradziadków o różnych ciekawych miejscach w Łodzi. Nieznanych, znanych, zapomnianych, niezapomnianych. No, żeby wspólnie razem z rodzicami taki mały czytelnik mógł sobie takim ścieżką Stasia przejść i zobaczyć, jak tej Łodzi jest. A znamy już takie przypadki? Znamy. Że rodzice brali na przykład książki i razem z dzieckiem zwiedzali Łódź. Swoje przygody opublikowali w internecie i stąd też znamy, łącznie ze zdjęciami i z radością, jaką przyniosła sama ta wycieczka. Autorami tej książki, w sensie fabularnym, jest duet Marzena i Kajetan Strąkowie. Natomiast ilustracje przepiękne, inspirowane i zabytkami Łodzi i tą właśnie opowieścią stworzyła Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Zapraszamy wszystkich do nabywania tego drugiego tomu, który jest dostępny bezpłatnie. Ale jest to też okazja, żeby zakupić tom pierwszy. Łódź jest niewyczerpana, jest tyle miejsc, tak naprawdę moglibyśmy tych tomów jeszcze umieścić dużo, w zależności od tego, na co patrzymy w tej Łodzi. No teraz skłoniliśmy się ku Piotrkowskiej. Wcześniej były to skwerki, pary, wybrane parki, miejsca. Wybrane miejsca. Rozproszone po całym mieście, a tym razem to było skupione w jednym miejscu, ulica Piotrkowska. Ale tak naprawdę o ulicy Piotrkowskiej można pisać i pisać latami, więc tak naprawdę to jest tylko maluteńki wycinek tego, co możemy zobaczyć. A poza tym zwykły przechodzień idzie sobie, patrzy najczęściej pod nogi i nie jest świadom tego, co się dzieje u góry. Wszystkie najpiękniejsze elementy architektury właśnie dzieją się najczęściej u góry, wysoko. I kto to najczęściej widzi? Wróbelki. Właśnie dlatego prowadzi nas po tym wróbelek. A żeby je zobaczyć, to trzeba podnieść głowę do góry i wtedy zobaczymy te piękne kamienice i wróbel. I przy okazji poznamy ich historię. Książka to nie wszystko, ponieważ dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie stworzyliśmy także aplikację w telefonie. Aplikacja Tropiciel, tam jest umieszczona gra terenowa Staś Wróbelek, więc każdy czytelnik tej książki ma dostęp do tej aplikacji i może potem razem z rodzicami wziąć udział w grze, w takim spacerze po ulicy Piotrkowskiej i odpowiedzieć na różne pytania. A oczywiście, żeby prawidłowo na te pytania odpowiedzieć, to należy najpierw zapoznać się z historią opisaną w tej książce. Aplikacja jest trochę szersza niż tylko Straż Wróbelek. Akurat trasa Stasia Wróbelka jest po prostu na aplikacji Tropiciel załączona, a to dlatego, że współpracujemy ze Ośrodkiem Kultury Górna i z Agatą Dawidowicz i stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł. Jeżeli dzieciaki oprócz tego, że zapoznają się z lekturą samej książki, to będą miały możliwość na naszej platformie przejść cały ten spacer, na przykład z rodzicami, żeby te punkty, które są w książce, odnaleźć też w świecie rzeczywistym.
terenowa generalnie skierowana jest do dzieci w tak zwanym wieku wczesnoszkolnym, między 6 a 9 rokiem życia. Natomiast oczywiście w zamyśle naszym jest jej wielopokoleniowy, międzypokoleniowy charakter i myślę, że najważniejsze jest zaangażowanie rodziców, którzy wzniecą takiego ducha bojowego przy zwiedzaniu Łodzi i będą się wszyscy bawić, i ci nieco starsi, i ci nieco młodsi. Właśnie historia, narracja jest tak opowiedziana, że można wziąć książkę i spacerować po Łodzi, idąc od miejsca, które stać opowiada. I aplikacja dzisiaj, zwłaszcza kiedy tak naprawdę dzieciaki korzystają z takich narzędzi, to jest doskonały pomysł, żeby właśnie wziąć na rower, pójść na spacer z rodzicem i taka gra trochę ułatwia, to znaczy faktycznie pozwala do tych miejsc trafić łatwiej, bo jest ta ścieżka zbudowana. Tam dodatkowo są pytania, zagadki, co dzięki temu taki spacer jest bardziej atrakcyjny i ciekawszy, więc można mile spędzić czas. Platforma jest na rynku gdzieś mniej więcej od roku. Mamy już kilka ciekawych realizacji. Praca nad samą grą dla Stasia Wróbelka, bo tak ją nazywamy, trwała mniej więcej około 2 miesięcy. Platforma właśnie dla gier miejskich, takich opowieści fabularnych, powiązanych z lokalizacjami. I na samej trasie jest, znaczy w samej aplikacji jest wiele różnych tras, spacerów, bo też są takie, które są na przykład niezwiązane z książkami, a związane z miejscami ważnymi, na przykład w Łodzi. Mamy, ostatnio uruchomiliśmy trasę związaną z cmentarzem Starynogrodowej. No cały proces, czyli od koncepcji, napisania, narysowania i wydrukowania, no to myślę, że to jest praca co najmniej ponad pół roku. Myślę, że dłużej, bo właściwie zanim ta koncepcja się uleży, te decyzje padną i zacznie się już rzeczywisty proces. Który tworzy kolejne strony, no to są to następne miesiące. Myślę, że w obszarze roku możemy sobie wyobrazić tworzenie się takiej książki przynajmniej. Druga część trochę się pisała szybciej, bo moja córka Zofia mi bardzo pomagała. Wymyślała różnie ze mną różne fragmenty, więc można powiedzieć, że szybciej dzięki mojej córeczce to się pisało. A która historia jest najlepsza dla ciebie? Jeszcze nie wiem. Chyba rozmowa brata z siostrą w ostatni odcinek, gdzie rozmawiamy o architekturze. A ja lubię tą w kinie. Jak Wróbel wpada do kina i wszyscy przerażeni, widząc jego cień na ekranie, krzyczą ze strachu. Pierwsze momenty spotkania z kinem w Łodzi zaczynają się od zewnętrznej części budynku, a wchodzą również do środka. Ale nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Bardzo polecam z Wróbelkiem udać się w te różne miejsca, a tutaj w tej książce mieści się mapka, gdzie można kroczek po kroczku właśnie dojść do tych miejsc. No, ale będziesz miała pamiątkę.